Obie drużyny już na boisku. To dobry moment, by przedstawić składy obu zespołów. Zacznijmy od Polkowic. BC Polkowice, wicemistrzynie Polski z numerem drugim Fionda Fitzgerald, z numerem siódmym Julia Jeziorna, z trzynastką właśnie przy piłce Weronika Gajda, kapitan zespołu z numerem 14 Bożena Puter, z 15 Klaudia Gerthen, z 21 Alicja Grabska, numer 23 to Stefani Mawunga, 25 Artemis Panu, 31 Sylwia Bujniak, 32 Sasa Czado i numer 33 Weronika Telenga. Trenerem zespołu Polkowic jest pan Karol Kowalewski, pomaga mu Wojciech Eliasz Radzikowski. Fionda Fitzgerald wydawało się w pierwszej skutecznej akcji, ale podwuje spod kosza i okazję do zdobyczy punktowej będą miały poznanianki. Numer 32 skutecznie Taya Riley Davis-Reimer, jej punkty Enea ZS Politechnika Poznań. Z numerem 1 Malina Piasecka, numer 3 Alicja Rogozińska, numer 4 to Kinga Demczur. Z szóstką zagra dzisiaj Daria Marciniak, numer 10 Daniele McCray, 12 Olga Jędrzejczak, numer 13 Weronika Jarecka, z 15 Weronika Piechowiak, numer 21 Aleksandra Piasecka, numer 22 na koszulce niebieskiej to Liliana Banaszak, z 24 Agata Makurat, z 32 mówiłem już Taya Davis-Reimer i z numerem 33 Jovanna Popowicz. Polecam Państwu na początek zwrócić uwagę na numer 32 w koszulce pomarańczowej. To Sasa Czado, aktualna mistrzyni Europy z reprezentacją Serbii. Brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio przed 5 laty. Jeden z tych sensacyjnych transferów do klubów polskich w trakcie tego okienka transferowego, tej przerwy letniej. Na pewno obserwowanie gry tej zawodniczki będzie nam sprawiało tutaj dużo satysfakcji. Chociaż akurat Sasa Czada nie przebywa teraz na boisku. Z kolei, jeżeli mielibyśmy wskazać kogoś w drużynie Enei AZS Politechnika Poznań, przepraszam, jeżeli mielibyśmy jeszcze zwrócić jakąś uwagę, to numer 23 w Polkowicach Stefani Mawunga, która właśnie w tym momencie ma jakieś problemy z nogą. Będzie okazja jeszcze o Stefani powiedzieć, to także bardzo barwna postać, fantastyczna zawodniczka z dorobkiem na parkietach w Ameryce i w dalekiej Syberii. 2-2 po półtorej minuty gry obu zespołów w zeszłym sezonie. BC Polkowice pod szyldem potentata obuwniczego CCC Polkowice, mówiłem, wicemistrzostwo Polski. Udział w finale Pucharu Polski, przegrana z Arką Gdynia. AZS Enea Politechnika Poznań po 12 latach. Udział w playoffach żeńskiej ekstraklasy, także też zespół, no, który tutaj zgłasza aspiracje do czegoś więcej niż miejsce w środku tabeli. Troszkę przetasowań kadrowych, trochę kłopotów kadrowych przed sezonem. Będzie też jeszcze okazja o tym powiedzieć. Chciałbym natomiast wspomnieć o Polkowicach. Wicemistrzostwo Polski, ale w bardzo dobrym stylu. Między innymi przerwanie pasy 56 kolejnych ligowych zwycięstw VBW Arki Gdynia. Fantastyczna walka w finale Mistrzostw Polski. W serii do 3 zwycięstw przegrywały 0-2 Polkowiczanki, ale dwukrotnie wygrały u siebie na Dolnym Śląsku. No, napędziły bardzo, bardzo wiele stracha faworyzowanym rywalkom. Przegrały ostatecznie decydujący mecz, ale na pewno pozostawiły po sobie niesamowite wrażenie. Skład przebudowany. Wygląda inaczej niż w tym sezonie, ale te transfery, które poczyniono w Polkowicach przed sezonem, mimo utraty tego sponsora tytularnego, wydają się, że Polkowice także w tym sezonie będą bardzo, bardzo mocne w lidze. Bożena Puter za 3 punkty nieskutecznie, ale zbiera Fionda Fitzgerald i Weronika Gajda rozprowadza kolejną akcję pomarańczowych. Sporo kłopotów Polkowic w ataku. Jovanna Popowicz teraz w ataku drużyny AZS Politechnika Poznań. Troszkę chaosu na początku na boisku. Przypominamy, że to turniej
towarzyski, turniej sparingowy, także jest okazja przetrenować różnego rodzaju warianty, różnego rodzaju ustawienia, dać trochę minut zawodniczkom, które w ekstraklasie pewnie będą zaliczały ich mniej. Natomiast przypominamy o tym, że od najbliższego sezonu Energa Basket Ligi Kobiet wchodzi w życie przepis o tym, że na boisku musi przebywać w każdym momencie minimum jedna zawodniczka polska, która jest młodsza, ma mniej niż 23 lata. W tym momencie w drużynie Polkowic jest to Bożena Puter, numer 14. Czyli transfer Polkowic ze Ślęzy Wrocław. W drużynie z Poznania tych okoliczności, okazji do gry młodych zawodniczek będzie o wiele więcej, ponieważ drużyna poznańska bazuje na swoich młodych wychowankach. Fantastyczna praca z młodzieżą w Poznaniu. Tymczasem za trzy Agata Makura. To jest jedna z zawodniczek, które właśnie spełniają ten przepis o byciu zawodniczką poniżej 23 roku życia. Chociaż akurat Agata nie jest z Poznania, jest tylko przyszła do drużyny przed sezonem z GTK Gdynia. Ona w tym momencie zdobywa kolejne punkty. Zawodniczka no, ze znanej rodziny, dwie siostry również grają w koszykówkę na wspaniałym poziomie. Agata Makurat poniżej 23 roku życia. A poza tym w drużynie Enea ZS Politechnika Poznań mamy takie zawodniczki jak Weronika Piechowiak, czyli reprezentantka Polski do lat 20. Jest Olga Jędrzejczak, Alicja Rogozińska, one także grają w kadrze U20. A w reprezentacji do lat 18, czyli jeszcze młodszej, Malina Piasecka i właśnie Agata Makurat. Poznań prowadzi 7-4. 5 minut niespełna meczu za nami. No i ciekawi jesteśmy, jaki przebieg będzie miał ten mecz. W zeszłym tygodniu ZS Politechnika Poznań stoczyła bardzo wyrównaną batalię z Arką Gdynia na turnieju nad morzem. Napędziły wiele stracha gdyniankom. Na 4 minuty przed końcem meczu jeszcze prowadziły. Ostatecznie przegrały nieznacznie 5 punktami, ale na pewno gdzieś zostawiły po sobie doskonałe wrażenie, tym bardziej, że występowały w Gdyni bez swoich zawodniczek z zagranicy, bez Tai Davis-Reimer i bez Daniela McCray. Mówiłem o tych reprezentantkach w drużynie AZS Politechnika Poznań. Warto dodać, że w seniorskiej kadrze Polski są także Daria Marciniak, czyli zawodniczka, która dzisiaj na niebieskiej koszulce ma numer 6, oraz Liliana Banaszak z 22. To dopełnia tej listy 7 zawodniczek, 7 reprezentantek Polski w składzie AZS Politechnika Poznań. A w składzie Polkowic mamy z kadry Polski Sylwię Bujniak. Ona jest w kadrze zarówno halowej 5x5, jak i w koszykówce 3x3. Jest Klaudia Gertchen. Mamy Weronikę Telengę, no i Weronikę Gajdę. A także Aleksandrę Zieborską, dziś nieobecną. Wspominałem o niej jeszcze przed meczem. Nie ma jej, jest na turnieju 3x3 w kadrze Polski do lat 23. W szeregach drużyny z Polkowic, także Sasa Czado, o której mówiłem, seniorska kadra Serbii, mistrzyni Europy 2021 rok, czyli aktualna, i w seniorskiej kadrze Grecji Artemis Spanou, czyli polkowicki transfer powrotny z Gdyni. Artemis wraca na Dolny Śląsk, grała już w Polkowicach, pod później przygoda i mistrzostwo Polski z drużyną VBW Arka Gdynia, a teraz od wakacji jest z powrotem w barwach pomarańczowych. 5 minut za nami. 7-4 prowadzi AZS Poznań. Obie drużyny nie złapały jeszcze właściwego rytmu, ale tak jak mówiłem, w meczu SKK Polonia VBW Arka Gdynia wygranym przez Polonię, no to jest okres przygotowawczy, także te tryby drużynowe mają jeszcze prawo być nienaoliwione. Jeszcze nie wszystko będzie wychodziło tak jak należy. To są takie pierwsze przedsezonowe przetarcia. Próby różnych ustawień, więc po prostu napawajmy się koszykówką, ale też miejmy tutaj na uwadze, że nie wszystko może wychodzić tak jak należy. Drużyny znowu na boisku. Po czasie dla trenerów. Może na Puter za linii końcowej. W
chwili on da Fitzgerald nieskutecznie, ale zbiera Berenika Telenga. Faulowana przez Darię Marciniak i zaraz piłkę będą miały ponownie przy sobie Polkowiczanki. Weronika Gajda fantastycznie na półdystansie odepchnęła tam łokciem sprytnie Danielle McCray. Ta odskoczyła, nie mogła ustać w obronie. Weronika Gajda miała wygodną pozycję. No i nie pomyliła się reprezentantka Polski. Cwaniackie, ciekawe zagranie. Sędziowie nie dopatrzyli się przewinienia. No i Weronika Gajda notuje swoje, jeśli dobrze pamiętam, pierwsze punkty w trzecim memoriale Bogdana Bartosiewicza. Zmiany w obu zespołach. Alicja Grabska i Klaudia Gerthen na boisku w barwach Polkowic po raz pierwszy w tym memoriale. Dwa skuteczne rzuty wolne Daria Marciniak. Reprezentantka Polski nie myli się w linii rzutów wolnych. I Poznań na prowadzeniu 3-punktowym, 9-6. Artemis z panu, Klaudia Gerthen za 3. Nieskutecznie. Klaudia Gerthen, reprezentantka Polski w zeszłym roku na gali Energii Basket Ligi Kobiet, uznana za przyznane jej wyróżnienie. Największy postęp wśród wszystkich zawodniczek ligowych. Na pewno dla Klaudii to dobry omen na kolejny sezon. Nabiera pewności i rzeczywiście mamy nadzieję, że także reprezentacja Polski będzie miała z niej coraz większą pociechę, że te wyniki naszej kadry będą coraz lepsze. Między innymi także dzięki Weronice Telendze, która gdzieś tam przepychała się pod koszem, ale nie zdecydowała się na rzut, oddała na obwód piłkę do Alicji Grabskiej, ta buduje i przed szansą na podwyższenie prowadzenia drużyna Enei AZS Poznań. Znowu Daria Marciniak. Do Jowany Popowicz, ta buduje z dystansu. No i na 3 minuty przed końcem budują kolejną akcję Polkowiczanki. Niski wynik, 9-6. Może za chwilkę coś wpadnie którejś z drużyn, zobaczymy. Weronika Gajda na przebój, ładnie do Weroniki Telengi. Ta znowu gdzieś tam pod naporem musi oddawać piłkę na dystans, nie decyduje się na indywidualną akcję. Artemis Panu za 3, fantastyczny rzut, troszkę gdzieś tam ta piłka jej przeszkadzała w grze. Przez moment wydawało się, że straci, on będzie oddawać, zdecydowała się na rzut. Była to bardzo dobra decyzja. Artemis Panu punktuje z dystansu. No i mamy remis, 9-9. Mówiliśmy o tym turniej towarzyski, ale widzą Państwo tutaj walka bezpardonowa, obie drużyny naprawdę mocno, potężnie walczą. Bark w bark, łokieć w łokieć, nie ma taryfy ulgowej, nie ma odstawiania. No, mamy poważne granie, chociaż na mecz o stawkę musimy jeszcze poczekać. Oczywiście mówiłem w trakcie pierwszego meczu, powtórzę to teraz, 3 października rozpocznie się sezon 2021-2022. Wcześniej, 29 września w Poznaniu, Super Puchar Polski. Drużyna w pomarańczowych kostiumach BC Polkowice wystąpi w tej imprezie. Jej przeciwniczkami będzie drużyna mistrza Polski VBW Arka Gdynia. Jutro oba zespoły spotkają się w ramach 3 memoriału Bogdana Bartosiewicza o godzinie 13. Już teraz zapraszamy na transmisję. O 15.30 Polonia Warszawa będzie podejmowała Enea AZS Politechnika Poznań. Wprowadza teraz akcję Poznania Alicja Rogozińska. Młodzieżowa reprezentantka Polski. Znajduje tam Danielle McCray, która rzuca, ale pudłuje znowu ten kosz gdzieś tam jak zaczarowany. Piłka wyśliznęła się z obręczy i nie ma zdobyczy punktowych po stronie Poznania. Alicja Grabska, może ona? Także nie. Weronika Telenga. Przewaga wzrostu nad Weroniką Piechowiak. Zbiera piłkę i w kolejnej szansie już ma Polkowic. 7 sekund, mają do końca akcji 5. Weronika Tligajda musi
Zdecydować się szybciej na rzut. Weronika Telęga. W ostatniej chwili Weronika Gajda. Rzut rozpaczy, nieskuteczny. No i pierwsze koty za płoty, pierwsze pomyłki gdzieś tam. Oba zespoły, tak jak mówiłem, szukają swojego rytmu. Tak czy siak, na pewno jesteśmy świadkami ciekawych rozgrywek, gdzieś tam przegląd wojsk, przegląd sił potentatów ligowych i Beniaminka, gospodyń Polonii Warszawa, która spisywana na straty, no sprawiła olbrzymią tutaj niespodziankę w pierwszym meczu Memoriału, wygrywając 3 punktami z Arką Gdynia. Weronika Piechozek teraz z dystansu, z boku, trafiła w bok tablicy. Nieskuteczny rzut. Wynik zatrzymał się na stanie 9-9. Drużynie Poznania pojawiła się na boisku Kinga Demczur. To jest zawodniczka, która wróciła po niemal 2,5-letniej przerwie. Niedawno urodziła dziecko. Gratulujemy serdecznie. Wraca do koszykówki. Miłość do sportu nie zakończyła się. Kinga Demczur będzie w tym sezonie ponownie reprezentować barwy NAIA ZS Politechniki Poznań. No i w pierwszych przedsezonowych sparingach pokazuje się z bardzo dobrej strony. Na pewno będzie mocnym, silnym, no i jasnym punktem drużyny z Poznania. Przechwyt teraz Alicji Rogozińskiej, ale gdzieś tam w walce w parterze tracą piłkę poznanianki i rozpocznie na 45 sekund przed końcem pierwszej kwarty drużyna BC Polkowice, wicemistrzynie Polski. A jeśli prześledzimy sobie kilka sezonów wstecz, to drużyna z Polkowic pod szyldem CCC Polkowice to także przecież mistrzynie Polski z 2018 i 2019 roku. Zdobywczynie Pucharu Polski w 2019 roku. No na pewno marka na naszym polu, poletku koszykówki kobiet w kraju, renomowana, uznana. Co ciekawe, w opracowaniu przygotowanym po ostatnim sezonie przez Press Service na zlecenie Energa Basket Ligi Kobiet, CCC Polkowice okazało się uplasować na pierwszym miejscu w rankingu najbardziej medialnych klubów w Polsce w koszykówce kobiet. Klub wygenerował niemal 18 milionów złotych ekwiwalentu reklamowego. Prawie 5 tysięcy publikacji prasowych, internetowych na temat Polkowic, także no to jest drużyna, o której pisze się, o której mówi się, na którą zwraca się uwagę. Fantastyczna teraz akcja numer 13, Weronika Jarecka skutecznie za 2 punkty na chwilkę przed końcem pierwszej kwarty. Jeszcze faulowana Fionda Fitzgerald na 3 sekundy przed końcem, ale Poznań ma na koncie zaledwie 3 faule, to jest 4. faul, więc jeszcze nie karany rzutami wolnymi. I Fionda Fitzgerald rozpocznie grę z boku. Klaudia Gerthen pokazuje się tam, próbowała rzutu za 3, ale nieskutecznie, mimo zbiórki Weroniki Telęgi. Nie udaje się ponowić akcji, nie udaje zakończyć się jej skutecznym rzutem. Rozbrzmiewa syrena, koniec pierwszej kwarty, drodzy Państwo. Enea ZTS Politechnika Poznań prowadzi po pierwszej odsłonie z drużyną BC Polkowice 11-9. No, nie rozpieszczały nas skutecznymi rzutami obie drużyny w pierwszej kwarcie, ale na pewno nie zabrakło walki, nie zabrakło ambicji. No i wynik jest sprawą otwartą, co zresztą logiczne. Obie drużyny urenomowane na rynku, w lidze. Wiele ciekawych zawodniczek, że na pewno jeszcze przysporzą nam nie lada emocji w dzisiejszego wieczoru. Wspominałem o tych problemach transferowych drużyny NAIA ZS Politechniki Poznań. Klub dosyć szybko ogłosił jeszcze przed wakacjami bardzo mocne wzmocnienia. Głośne nazwiska. Do zespołu zakontraktowano dwie fenomenalne zawodniczki. Błyskotliwą Marjorie Carpro z Belgii
między innymi uczestniczkę Igrzysk Olimpijskich w Tokio, reprezentantkę Belgii. Zakontraktowano także Crystal Bradford z amerykańskiej ligi w NBA, no ale okazało się, że niedawno, przed kilkoma dniami okazało się, że obie, żadna z nich nie wystąpi w drużynie NEI AZS Politechniki Poznań. Karpro nie przeszła testów medycznych, a Bradford doznała kontuzji w trakcie trwającego aktualnie sezonu WNBA. Także no, NEA AZS Politechnika Poznań, taki lekki wstrząs transferowy, tutaj działacze musieli szybko załatać dziury, zakontraktowano z numerem 10 Daniele McCray i z 32 Teje Davis-Reimer. One będą starały się godnie zastąpić Marjorie i Crystal. Zobaczymy. Na pewno szkoda, bo też dla barwności całej ligi, że ani Marjorie, ani Krystal nie zobaczymy na rozgrywkach, na parkietach Energa Basket Ligi Kobiet. No, ale siła wyższa. Niestety, ten ból głowy działaczy z Poznania. Natomiast no, w przedsezonowych sparingach Enea pokazuje rzeczywiście, że szkolenie, że pomysł tutaj włodarzy, trenerów, zawodniczek na rozwój tego klubu, na grę jest nietuzinkowy, ciekawy i Enea będzie próbowała napsuć krwi faworytkom. Kontrze drużyna Polkowic. Wydawało się, że Fionda Fitzgerald znajdzie się tam sam na sam z koszem, ale troszkę źle chwyciła piłkę i nie udała się akcja Polkowiczankom. A na parkiecie z numerem 32 na pomarańczowej koszulce melduje się Sasza Czado, czyli aktualna mistrzyni Europy, Serbka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. Jeżeli przeanalizować składy drużyn Energa Basket Ligi Kobiet na nadchodzący sezon, no to na pewno jest to nazwisko topowe. Jedna z najbardziej renomowanych, jeśli nie najbardziej renomowana aktualnie zawodniczka grająca na naszych ligowych parkietach. Kinga Demczur w akcji ofensywnej, uchwycona tam bez pardonu przez Stefani Mavungę. Strzeliła jak z katapulty Kinga. Sędziowie orzekli sporny. Piłka na dla poznanianek. Nieskutecznie z dystansu Alicja Rogozińska. Zbierają Polkowiczanki. Bożena Puter i skutecznie, drodzy Państwo, skutecznie za 3, Bożena Puter 16-11, Poznań zatrzymał się w tych swoich zdobyczach punktowych, a serię 7-0 w drugiej kwarcie prezentuje drużyna z Polkowic. Bożena Puter, młoda zawodniczka, spełniająca ten, wpisująca się w ten przepis o konieczności pobytu na boisku polskiej zawodniczki do lat 23. Bożena Puter zakontraktowana przed sezonem, o tym już wspominałem, ze Ślęzy Wrocław. Nowymi zawodniczkami w drużynie Polkowic jest także Sasa Czado, o której przed chwilką opowiadałem. Przyszła z drużyny Flem Karolo Basket Arden z Francji. Ponadto do Polkowic trafiły przed sezonem Artemis Panu z Arki Gdynia. Jest Stefani Mavunga, która ostatnio spędzała swój czas w Dynamie Kursk. Jest także Sylwia Bujniak, której jeszcze dzisiaj nie oglądaliśmy na parkiecie. Zawodniczka rozgrywająca, która zeszły sezon spędziła w Politechnice Gdańskiej. Mamy Fiondę Fitzgerald z Maccabi Haifa. No i Olę Ziemborską, dziś nieobecną w Warszawie, zakontraktowaną z MUKS-u Poznań. W Polkowicach przed sezonem pożegnano się z Draganą Stankowicz, która no wiele dobrego statystycznie przyniosła Polkowiczankom w zeszłym sezonie. Klub opuściła także Sylwia Siemienas, która trafiła do Polonii Warszawa. Nie zobaczymy w tym sezonie także Kamili Nacickajte, niskiej skrzydłowej, nie ma Aryn Ellenberg Wiley, nie ma Kiszy Hampton, także zawodniczek, które no, decydowały o obliczu gry Polkowic. Odeszła również Julia Drop do Ślęzy Wrocław, nie ma Amandy Kancy. A dopełni listę zawodniczek, których nie zobaczymy w Polkowicach względem zeszłego sezonu, dopełnia Patrycja Tomaszewicz, z której gry będą się cieszyć w najbliższym sezonie fani Dio Maximus Kąty Wrocławskie.
porównaniu z poprzednim sezonem. W drużynie Polkowic zostały Weronika Gajda, Klaudia Gerthen, Weronika Telenga, Alicja Grabska i Julia Ziorna. A tymczasem skuteczna akcja Polkowiczanek. Jeśli dobrze dostrzegłem, Stefani Mawunga punktowała skutecznie i mamy 19 punktów po stronie Polkowic i 12 punktów po stronie drużyny Enei AZS Politechnika w Poznaniu. 7 minut 20 sekund do końca pierwszej połowy meczu. Jovana Popowicz w dynamicznej akcji tam bardzo odważnie weszła pod kosz. Wydawało się, że zapunktuje, ale piłka wyśliznęła się. Obręczy, wspominałem o Sylwii Bujniak, że nie ma jej na boisku. Być może nie zauważyłem jej, bo teraz widzę, że Sylwia z 31 na boisku walczy w najlepsze, więc przepraszam za pomyłkę. Reprezentantka Polski w kadrze seniorskiej 5 na 5 i reprezentantka Polski w kadrze 3 na 3. Czado i Mavunga. Mavunga skutecznie 21-12, akcja zaciągu zagranicznego renomowanych zawodniczek na dużej łatwości. Mavunga wykończyła tę akcję mimo obecności na plecach silnej rywalki. No i dla takich akcji właśnie spotykamy się tutaj przed sezonem w tym towarzyskim sparingowym memoriale, turnieju memoriale Bogdana Bartosiewicza. A teraz na dużej łatwości Teja Davis-Reimer na półdystansie, lewa ręka, miękka kiść i punktują poznanianki. 14 punkt drużyny z Wielkopolski. 7 punktów straty. Sasza Czado i Jovana Popowicz, dwie zawodniczki serbskie w walce. Wydawało się, że Jovana ma tam spore szanse na wyłuskanie piłki. To się nie udało, a tymczasem za 3 punkty trafia Stefani Mavunga. Kolejna strata poznanianek i znów Mavunga po asyście Saszy Czado, ale tym razem nie ma łatwych punktów. Not in my house. Dobry blok Tai Davis-Steiner. Natomiast ponawiają Polkowiczanki, no i odskakują wyraźnie już drużynie z Poznania. 27-14, momentalnie reaguje trener Grzegorz Zieliński, bierze czas, chwila oddechu dla obu drużyn. Na pewno będą tam jakieś uwagi z obu stron. Zapraszamy Państwa na chwilę przerwy, chwilę oddechu. Wracamy za chwilkę, 5 minut 24 sekundy do końca pierwszej połowy. Polkowice Poznań, 27-14. Jasną postacią tych pierwszych fragmentów gry jest Stefani Mavunga. Wielokrotnie już przywoływałem jej nazwisko w trakcie tej transmisji. Numer 23 na pomarańczowej koszulce w barwach Polkowic. Amerykańska koszykarka, pochodzi z Zimbabwe. W sierpniu zeszłego roku trafiła do drużyny WNBA Chicago Sky. Była tam do marca 2021 roku. Kończyła sezon w Dynamie Kursk. No a teraz zakontraktowana, właśnie Mavunga teraz w próbie odbioru, zakontraktowana do Polkowic, na pewno będzie niesamowitym wzmocnieniem Polkowiczanek, które poza występami w Lidze Polskiej czeka także udział w fazie grupowej Eurocup, czyli w europejskich pucharach. Już wylosowany jest skład grup. Polkowiczanki poznały niemal wszystkie rywalki, bo tam jeszcze będzie rywalizowała para rywalek do tego, kto dopełni stawki grupy dla Polkowic. Polkowiczanki będą rywalizowały w gronie czterech drużyn, natomiast na pewno Mavunga, Stefani Mavunga będzie
No tutaj ważną postacią w tej drużynie. Ona teraz blokuje Alicję Rogozińską. Występowała w WNBA, w NCAA. Mavunga była MVP Eurocupu w 2019 roku. Honorowana także w Lidze Rosyjskiej. Wicemistrzyni Igrzysk Panamerykańskich w 2015. Wiele, wiele tytułów. Na pewno warto przyglądać się grze tej zawodniczki. A także tym z Państwa, którzy gdzieś tam interesują się mocniej koszykówką, no i zajrzeć do internetu. Bardzo wiele ciekawych materiałów na temat Mavungi w mediach amerykańskich. Myślę, że jeszcze w trakcie tego turnieju będzie okazja przywołać kilka ciekawostek z życia tej zawodniczki, ale skupmy się na tym, co na boisku, bo to Polkowice już 16 punktami prowadzą z AZS-NEO Politechniką Poznań. No i nie tracą rytmu, cały czas starają się budować kolejne akcje. Troszkę stanęły poznanianki, jakby przygaszone, jakby troszkę z... Jakby troszkę zniechęcone tą dobrą postawą Polkowic, no ale oczywiście jeszcze nic przesądzonego. To jest sport, tu w każdej chwili sytuacja może się odwrócić. Kilka udanych akcji jednej z drużyn i wynik za chwilkę znowu może się zbliżyć do stykowego. Póki co 16 punktów przewagi na korzyść wicemistrzyni Polski, drużyny BC Polkowice. I one w ataku. Artemis Panu teraz w driblingu, faulowana. Sędziowie przyznają Greczynce dwa rzuty wolne. Za chwilkę ustawiona stopy na linii rzutów wolnych. No i zobaczymy, jak poradzi sobie Artemis Panu w tej kategorii. Drugi rzut celny. Artemis Panu. I 31 do 14 dla Polkowic. Artemis Panu w 2018 roku zdobyła mistrzostwo z drużyną Polkowic, także ten powrót to także, poza wyzwaniem sportowym, także powrót sentymentalny. Później trafiła do klubu na Węgrzech. W sezonie 2019-20 wróciła do Polkowic. No a w ostatnim sezonie reprezentowała barwy VBW Arki Gdynia, gdzie notowała średnio 10 punktów na mecz, 5 zbiórek, 3 asysty. No i oczywiście w barwach Arki Gdynia występowała w Eurolidze w zeszłym sezonie. Zupełnie nieudanej Eurolidze dla gdynianek, które w dwóch bańkach turniejowych w Stambule i w Pradze przegrały komplet 6 meczów. Natomiast to już historia, przed nami nowy sezon. Artemis Panu otwiera nowy rozdział w swojej karierze. No i jutro będzie miała okazję zmierzyć się z niedawnymi koleżankami klubowymi. A tymczasem Enea AZS Poznań, Politechnika Poznań w ataku. Agata Makurat z dystansu, nieudany rzut. Chociaż technicznie wszystko wydawało się jak należy, to gdzieś tam chybił celu rzut Agaty. To jedna z tych zawodniczek, których rozwój na pewno będziemy obserwować z zainteresowaniem. Młoda zawodniczka na dorobku, zeszły sezon spędziła w GTK Gdynia. No i teraz ona z kolei otwiera nowy rozdział kariery w klimacie Poznania. Klaudia Gerthem dla Polkowic. Alicja Grabska. Znajduje na obwodzie Klaudię Gerthem. Ta rozrzuca do Fiondy Fitzgerald. Ma trochę miejsca Amerykanka, ale usadawia piłkę między obręczą i tablicą. Mamy chwilę przerwy.
Żadna z koszykarek nie pokusiła się do tego, żeby spróbować doskoczyć do piłki, więc użyjemy tutaj kija od Mopa. Sędzia punktuje za dwa. Wynik jednak się nie zmienia. 31 Polkowice, 14 Poznań. Dwa punkty po stronie sędziów nieoficjalnie. Za chwilkę wznawiamy zawody pomiędzy BC Polkowice i Eneo AZS Politechnika Poznań. No jeszcze sekund do końca akcji, ale Artemis spanuje niecierpliwie, ale skutecznie. Trzypunktowy rzut, kolejne Y-czynki i do 20 punktów rośnie przewaga Polkowic. No Artemis Spanu na pewno fantastycznie potrafi wzmocnić szeregi ofensywne, bo mimo wzrostu, mimo tego, że gra przecież na pozycjach 4-5, czyli powinna tak naprawdę wykazywać głównie zalety pod koszem, to także na dystansie jest niebezpieczna, jest niesamowicie groźna i potrafi być skuteczna, co przed chwilką pokazała w sposób dobitny. No na pewno przyda się przełamanie Enei AZS Poznań. Nie najlepiej weszły w ten dzisiejszy mecz. Ta pierwsza połowa koszmarna póki co dla Poznania, ale to są na pewno, tak jak mówiłem już parokrotnie, zawodniczki i drużyna, którą warto obserwować. No i jak na złość teraz Jovana Popowicz po gwizdku trafia, ale te punkty nie będą zaliczone. Mówiłem o tym, na AZS Politechnika Poznań w zeszłym sezonie po 12 latach przerwy wreszcie udział w play-offach Ekstraklasy Kobiet. Co prawda nieudany, bo mam trzy porażki z drużyną z Gorzowa Wielkopolskiego, ale jakby ten wątek, ten aspekt awansu do fazy grupowej Mistrzostw Polski no, pozwala napawa optymizmem środowisko koszykówki w Poznaniu. Teraz staranowana Daniele McCray, a ponieważ jest to piąte przewinienie Polkowic, Amerykanka stanie na linii rzutów wolnych. Nie myli się w pierwszej próbie. I także drugi rzut Daniele McCray, skuteczny, 33-letnia Amerykanka. Wspominałem, zastąpiła swoją kontuzjowaną rodaczkę Crystal Bradford. 1,86 m wzrostu, doświadczenie w WNBA, doświadczenie w klubach europejskich, urodzona na Florydzie, absolwentka Uniwersytetu w Kansas, szybko odpowiedź skuteczna Fionn de Fitzgerald, a jeżeli chodzi o Daniele McCray, w WNBA występowała w barwach Connecticut Sun, w Europie w Good Angels Koszyce na Słowacji, a także Familiskio, czyli w klubie z Włoch, Deportivo Quito w Smokach Mińsk, w Jeniseju Krasnojar, z Belicur Ramia, a także na parkietach polskich. Dosyć dawno temu, bo w sezonie 2013-14, ale zapewne pamiętają jeszcze kibice Wisły Kraków, bo to w jej barwach Daniele McCray prezentowała się polskim kibicom żeńskiego basketu. W poprzednim sezonie we Włoszech 17 punktów we Włoszech, 17 punktów na mecz średnio. Fionn de Fitzgerald, doskonały teraz fragment gry Amerykanki. Rzut z pół dystansu skuteczny, 38-16 na minutę przed końcem prowadzą Polkowiczanki. O Fionn de Fitzgerald także jeszcze będzie okazja porozmawiać. Popatrzmy w spokoju na tą ostatnią minutę. No, życzymy Poznaniankom, żeby tutaj troszkę nadgoniły drużynę z Polkowic, bo początek meczu nie znamionował takiej dysproporcji w wyniku. Na pewno nie jest to dysproporcja w umiejętnościach, raczej tutaj jakiś pech drużyny Poznania i kilka nieudanych akcji, zniechęcenia. Tymczasem kolejna skuteczna akcja Polkowic i 40 punkt Artemis Spanu. Doskonała penetracja w pomalowanym, w zasadzie niekryta. Rzutem talerzowym Artemis skończy akcję Polkowic. No i pech, jak nie wchodzi, to nie wchodzi. Agata Makurat na pół dystansie. Znów coś nie do końca zatrybiło tak, jak należy. Czekamy na to przełamanie Poznania, kibicujemy obu drużynom. Cieszymy się tym basketem kobiet, cieszymy się trzecim memoriałem Bogdana Bartosiewicza, bo o ile jest to rzeczywiście turniej towarzyski, no to drużyny nie ustępują tutaj w walce. Weronika Telenga teraz potraktowana bezpardonowo, trafia z szansami na akcję plus jeden.
na dosłownie na niespełna dwie sekundy przed końcem meczu. Reprezentantka Polski, Weronika Telęga. 42 punkt Polkowic, za chwilkę ma szansę być tych punktów 43, tak się staje. Kinga Demczur jeszcze stracony niemal na pożarcie, próbie rzutu z daleka. Koniec pierwszej połowy meczu. BC Polkowice prowadzi, gromi Enea ZTS Politechnikę Poznań. 43-16 w drugim meczu trzeciego memoriału Bogdana Bartosiewicza. Jesteśmy w Centrum Sportu Wilanów w Warszawie. SKK Polonia Warszawa, gospodyniami turnieju. BC Polkowice, Enea AZS Politechnika Poznań, Polonia Warszawa i VBW Arka Gdynia. Cztery drużyny uczestniczące w memoriale. Dzień pierwszy. Drodzy Państwo, zapraszam na przerwę. Wracamy za kwadrans. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Witam Państwa serdecznie po przerwie. Drugi mecz trzeciego Memoriału Bogdana Bartosiewicza. Jesteśmy w Centrum Sportu Wilanów w Warszawie. Na boisku w niebieskich kostiumach drużyna Enea AZS Politechnika Poznań. W pomarańczowych strojach BC Polkowice. Uznane firmy żeńskiego basketu w Polsce w towarzyskim meczu pierwszego dnia turnieju. Przypomnę składy w Polkowicach z numerem drugim Fionda Fitzgerald, z siódemką Julia Jeziorna, z trzynastką Weronika Gajda, numer 14 Bożena Puter, 15 Klaudia Gerthen, numer 21 to Alicja Grabska, z 23 Stefani Mawunga, 25 Artemis Spanu, 31 Sylwia Bujniak, 32 Sasa Czado i 33 Weronika Telenga. Trener Karol Kowalewski, pomaga mu Wojciech Eliasz Radzikowski. Z kolei Enea AZS Poznań z jedynką Malina Piasecka, dalej 3 Alicja Rogozińska, 4 Kinga Demczur, 6 Daria Marciniak, 10 Daniela McCray, 12 Olga Jędrzejczak, 13 Weronika Jarecka, 15 Weronika Piechowiak, 21 Aleksandra Piasecka, z 22 Liliana Banaszak, numer 24 to Agata Makurat, z 32 Taja Davis Reimer i 33 Jowana Popowicz. Trenerzy zespołu z Poznania to panowie Grzegorz Zieliński, Tomasz Baszak i Radosław Szurgot. 43-16 do przerwy. No i ten mecz miał dwa oblicza. Ta pierwsza kwarta wyrównana i po tej pierwszej kwarcie drużyna z Poznania schodziła na ławkę rezerwowych z dwupunktowym prowadzeniem 11-9. A w drugiej kwarcie stało się nieszczęście dla drużyny z Poznania i Polkowice zupełnie zdominowały wydarzenia na parkiecie. Aż trudno w to uwierzyć, ale drugą kwartę Polkowiczanki wygrały 34-5. No i prowadzą 27 punktami. Na razie jeszcze nie wzbogaciły swojego dorobku w trzeciej kwarcie, ale rzeczywiście to zostało się w drugiej kwarcie. No to musi wywrzeć niesamowity wpływ na obie drużyny. Mamy nadzieję, że to nie koniec emocji w tym meczu, że jeszcze zobaczymy tutaj kilka fajnych akcji, natomiast rzeczywiście ten wynik jest... Wynik jest imponujący na korzyść Polkowic. Jeżeli zerkniemy w statystyki, ciekawa sytuacja w rzutach trzypunktowych. 7 celnych rzutów trzypunktowych drużyny z Polkowic na 15 prób. Artemis Spanu 3 celne rzuty na 4 próby. No a poza tym za 3 trafiała Bożena Puter, trafiała Stefani Mawunga, Sylwia Bujniak i Sasa Czado. Stefani Mawunga dołożyła do tego 9 zbiórek. Dość powiedzieć, że 9 zbiórek w sumie jako zespół zaliczyła w pierwszej połowie cała drużyna Enea AZS Poznań. 12 punktów Artemis Spanu w pierwszej połowie dla Polkowic, 11 Mawungi. Po stronie Politechniki Poznań 5 punktów najwięcej Agata Makurat i Taja Davis Reimer. Tylko 4 rzuty Enei AZS Poznań w pierwszej połowie znalazły drogę do celu. 4 rzuty za 2 punkty i 1 rzut z dystansu. Tym jedynym rzutem skutecznym trzypunktowym w barwach Enei AZS Politechniki Poznań popisała się Agata Makurat. No a jeśli spojrzymy na drugą stronę medalu, no na pewno nie może zaliczyć do udanych strzelecko w pierwszej połowie tego meczu Daniele McCray w Politechnice Poznań. 7 prób rzutów za 2 punkty, 0 celnych. Dołożyła do tego 3 zbiórki, 2 asysty, ale na pewno chciałaby poprawić skuteczność z Amerykanka. Bardzo dobry klimat w Poznaniu dla koszykówki kobiet. Przed sezonem informował klub, że koszykarki z rekordowym wsparciem od miasta Poznań. Prezydent Jacek Jaśkowiak przekazał niemal 4 miliony złotych na rozwój i działalność sekcji Enei AZS Politechnika Poznań. Dofinansowanie z koszykarek otrzymał również pierwszoligowy klub MUX Poznań. No i stolica Wielkopolski stawia na sport. Nie tylko koszykówka, ale też dyscypliny gdzieś tam z peryferii, chociaż oczywiście to nikomu nie oddajemy, wręcz podziwiamy, ale ekstraklasa piłki wodnej, pierwsza liga hokeja na lodzie kobiet,
hokej naprawia ZS Politechnika Poznańska. Kobiece rugby w postaci siedmioosobowej. Także tutaj z budżetu miasta Poznań liczne wsparcie. No i zobaczymy, czy przełoży się to na postawę koszykarek NEA ZS Politechniki Poznań w Ekstraklasie Kobiet. Alicja Grabska odważnie na półdystansie. No ta piłka tam zatańczyła na obręczy, ostatecznie ląduje w koszu. Dwa punkty Alicji Grabskiej. W pierwszej połowie nie miała na koncie żadnych punktów. Trzy próby rzutowe. No i tym razem skutecznie droga do kosza znaleziona. Alicja Grabska jest jedną z zawodniczek, które są młodsze niż 23 lata, czyli wedle przepisów najnowszych będzie miała teoretycznie więcej szans pojawiania się na parkiecie. Jak już mówiliśmy, od nowego sezonu w Energa Basket Liga Kobiet zostanie wprowadzony przepis, na mocy którego na parkiecie przez cały czas trwania meczu będzie musiała przebywać minimum jedna Polka, która nie ukończyła 23 lata. Klaudia Gerthen wyprowadza kolejną akcję drużyny Polkowic. No i minęły niemal 4 minuty, po stronie Poznania 2 punkty. No, póki co w tej kwarcie 7 punktów po stronie Polkowic. W sumie składa się to na rezultat 50-18. No, na pewno trudny moment psychologicznie dla drużyny Poznania. Nie chcę jeszcze przesądzać wyniku, ale oczywiście trudno się zmobilizować, kiedy ta dysproporcja w zdobyczach punktowych jest tak duża. Dodatkowo w głowach gdzieś tam świadomość, że po pierwsze to turniej towarzyski, po drugie jutro i pojutrze czekają zespoły kolejne potyczki. Jutro poznanianki zmierzą się z gospodyniami SKK Polonia Warszawa, która dzisiaj w sensacyjnych okolicznościach pokonała mistrzynię Polski Arkę Gdynia 3 punktami. No i już wielokrotnie to mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz, pomimo tego, że jest to turniej towarzyski, to na pewno wynik ma swoją wymowę i będzie o nim mówić się w środowisku żeńskiego basketu. Poznań w ataku. Zobaczmy. Alicja Rogozińska z Agatą Makurat, młode zawodniczki z Poznania. Gdzieś tam szukają kombinacji. Aż teraz tam poszła na przebój Taja Davis-Raymer, ale wspierała się nieprzepisowo według arbitrów gdzieś w ataku łokciem i odgwizdują oni przewinienie w pomalowanym Amerykanki. Rozpoczną Polkowiczanki, Weronika Gajda, reprezentantka Polski, no można powiedzieć już ikona klubu z Polkowic. Fantastyczna zawodniczka Weronika. W zeszłym sezonie liderka statystyk, jeśli chodzi o średnią asyst w meczu w sezonie, w rundzie zasadniczej, w 32 meczach 228 podań otwierających drogę do kosza Weroniki, co daje średnią ponad 7 asyst na mecz. Nieskuteczny rzut. Polkowice, ciekawa sprawa. Dla nich ten memoriał Bogdana Bartosiewicza nie jest pierwszą okazją do zmierzenia się w sparingach z innymi drużynami. Polkowiczanki odbyły już między innymi daleką podróż do Hiszpanii. Zostały zaproszone na 2 mecze sparingowe przez Valencia Basket Club, zwyciężczyni ostatniej edycji Eurocup Women. Przegrały 2 spotkania, pierwsze 61-77, potem 60-78, czyli dosyć zdecydowanie, natomiast na pewno nabyły gdzieś tam ciekawych doświadczeń. Stefani Mavunga po asyście Saszy Czado punktuje. Czas znowu dla drużyny Enea ZTS Politechnika Poznań. A ja wrócę do myśli o drużynie z Polkowic, przegrane z Walencją, ale na pewno ciekawe doświadczenie, możliwość zebrania, otrzaskania się gdzieś tam z mocnym rywalem. Też oczywiście zobaczenia kawałka ciekawego świata. A po tych meczach, już po powrocie do Polski, Polkowiczanki zaprosiły na 2 mecze towarzyskie czeską ekipę Hradeckie Lwice z miasta Hradec Kralowe. No i oba te mecze wygrały, powytowały sobie te niepowodzenie w Hiszpanii. Pierwszy mecz 3 punktami, 85-82, a później już zdecydowanie 78-52. Zwycięstwo Polkowic. W obu tych grach najskuteczniejsza Stefani Mavunga, która już w tych grach przedsezonowych wygląda, wyrasta na liderkę.
mówiłem, Stefani Mavunga w pierwszej połowie 11 punktów, 9 zbiórek, dominacja. Skuteczna za dwa, skuteczna z dystansu. Na pewno można powiedzieć zadatki na gracza kompletnego. Wracamy na boisko w drużynie Polkowic. Cztery Polki na boisku. Sylwia Bujniak, która teraz w akcji obronnej przeciwko Alicji Rogozińskiej. Jest też Weronika Gajda, jest Weronika Telęga. Mamy młodą Bożynę Puter. Zobaczymy, jak będzie funkcjonował ten polski skład. Tymczasem skuteczna akcja Taja Davis-Reimer. Akcja plus jeden, faulowana przy próbie rzutu. Piłka wyrzucona z rąk przez Taję, znalazła drogę do kosza i jeszcze faulowana, więc będzie za chwilkę wykonywała rzut wolny. Nieudany. Wydawało się, że wyśliznęła i się ta piłka z ręki. Nie znalazła drogi do kosza i zbiera piłkę Bożena Puter. Weronika Gajda do Saszy Czado. Bardzo ładnie wypatrzyła Weronika tam koleżankę. Serbską mistrzynię Europy gdzieś tam z boku boiska, ale Sasza tym razem nieskutecznie. Faulowana Jovana Popowicz. Mówiłem o statystyce asyst, że Weronika Gajda w zeszłym sezonie zasadniczym Energa Basket Ligi Kobiet wygrała tą statystykę. Jovana Popowicz notowała niemal 4 asysty na mecz dla drużyny AZS Enei Politechnika Poznań. Także też to tutaj w tym względzie rozgrywająca z Serbii jest na pewno wartościową zawodniczką. No i mogą na nią liczyć w Poznaniu. A tymczasem koniec czasu dla poznanianek. Nieudana kolejna akcja. 33 punkty różnicy. Polkowiczanki wydają się kontrolować mecz. Nie chcę spekulować już końcowego wyniku, ale mamy 14 minut do końca. Jeżeli poznanian tylko kataklizm mógłby odebrać Polkowiczankom zwycięstwo w tym meczu. Zobaczmy. Napawajmy się pięknym basketu, kolejnymi fajnymi akcjami. Bożena Puter na przebój. Wypatrzyła tam Weronikę Telęgę, fajna asysta Bożeny, Weronika skutecznie punktuje z najbliższej odległości i mamy kolejny punkt dla Polkowic, no i akcję Polek. Twarda walka tam pod koszem o pozycję, Taja Reimer nie zastanawiając się wyrzut, troszkę taki nieprzygotowany, zerwany i mija celu. Weronika Gajda do Weroniki Telęgi, a ta ponownie z tego samego miejsca, z którego przed chwilką korzystała z obsłużenia przez Bożenę Puter. Teraz po asyście Weroniki Gajdy, Weronika Telęga znów notuje 2 punkty na swoim koncie. A nadomiar złego dla Poznania Sasza Czado zalicza przechwyt na drużynie z Poznania i znowu przed szansą na kolejne punkty. Znowu szanse będą miały Polkowiczanki. Faulowana Sylwia Bujniak. Transfer z Politechniki Gdańskiej, tam spędziła miniony sezon, no ale to jest znana ligowczyni w kilku klubach. Kontynuowała już swoją karierę. Reprezentantka Polski, kadra 5x5, ale też kadra 3x3, powoływana w tym roku także do rozgrywek Women's Series. Na niektóre turnieje przypominamy, że polska reprezentacja 3x3 zmierzy się, źle mówiłem, jestem Państwu winien, przeprosiny, w transmisji w trakcie pierwszego meczu
mówiłem, że dziś i jutro rywalizują Polki w ramach finałowego turnieju Women's Series w Bukareszcie. Pomyliłem się, rywalizują jutro i pojutrze. Jutro o godzinie 18.45 z Anną Pawłowską i Klaudią Sosnowską z Polonii Warszawa oraz z Aldoną Morawiec i Magdaleną Parysek-Bochniak. Polki będą rywalizowały z Mongolią, a później o 19.45 z Austrią. W niedzielę z kolei Polki czeka potyczka z Holandią. No i mamy nadzieję, że ten turniej finałowy w baskecie 3x3 będzie dla Polek udany. Trzymamy kciuki mocno za powodzenie naszych wspaniałych zawodniczek. Pozdrawiamy serdecznie. A tymczasem Bożena Puter w łatwej sytuacji, efektownie, gdzieś tam tyłem do kosza, zdobywa kolejne punkty dla Polkowic, 60-20. No i powoli poznanianki muszą myśleć o tym, by uniknąć blamażu, szczerze mówiąc, bo 20 punktów na 2 minuty i 18 sekund przed końcem kwarty to jest dorobek, można powiedzieć, dosyć skromny, mówiąc kolokwialnie, a nawet wstydliwy. Także za chwilkę Jovana Popović, trzymamy kciuki, by trafiła do kosza i by gdzieś tam ruszył ten licznik zdobyczy punktowych dla Enea ZTS Politechnika Poznań. Jovana Popović nie myli się z linii rzutów wolnych. Kolejny punkt dla Poznania, dla poznanianek. W pierwszej połowie Jovana Popović nie miała zbyt wielu szans rzutowych, ale... No tak, nie miała zbyt wielu szans rzutowych i nie trafiła ani jednego rzutu. Zaliczyła dwie zbiórki, asystę, teraz punktuje skutecznie z rzutu wolnego. Pomyłka Sylwii Bujniak, zebrała piłkę po swoim nieudanym rzucie, ale gdzieś tam z problemami w tym momencie polkowiczanki. Tracą piłkę i szansa dla Poznania. Daria Marciniak z numerem 6 w Poznaniu gdzieś tam uczestniczyła w rozprowadzaniu tej akcji. Teraz dostaje piłkę. Zobaczymy, jak poradzi sobie naprzeciwko Klaudii Gerdchen. Rzuciła, nie trafiła, ale zebrała. Po tej akcji obsłużyła na dystansie Weronikę Jarecką, ale ta także pudłuje. Szkoda, bo naprawdę tutaj Darii Marciniak niewiele zabrakło do skutecznej akcji. Byłaby to akcja bardzo też fajna, bo gdzieś tam znalazła się w gąszczu rywalek. A bez pardonu zdecydowała się na rzut, no ale on chybił celu minimalnie. Klaudia Gerdchen, pudło, Sylwia Bujniak rozprowadza akcję, jest Weronika Telęga naprzeciwko Darii Marciniak. Teraz pracowity moment do Darii Marciniak, sędzia uznaje, że Daria popełnia faul i będą rzuty wolne dla Weroniki Telęgi. Obie zawodniczki, jeśli zerkniemy w statystyki zbiórek zeszłego sezonu, w sezonie zasadniczym, no, zaznaczyły się w tej klasyfikacji. Weronika Telęga, 10 miejsce w lidze ze wszystkich zawodniczek w zbiórkach, ponad 7 zbiórek na mecz. Daria Marciniak podobnie, na miejscu 12. Także obie zawodniczki tutaj wśród swoich atutów koszykarskich, no, ten zbieranie piłki z tablic mogą dopisać jako mocny punkt koszykarskiego dossier. 57 sekund do końca trzeciej kwarty, 60 punktów Polkowic, 21 punktów Poznania. Zmiany na boisku Fionda Fitzgerald z numerem 2 w Polkowicach i Julia Jeziorna. Pierwszy dzisiaj występ na parkiecie młodej zawodniczki, wychowanki polkowickiej koszykówki, no i jednej z tych zawodniczek, która spełnia ten przepis, która spełnia te warunki bycia zawodniczką do lat 23. Czyli to oznacza, że w zbliżającym się sezonie teoretycznie może liczyć na więcej występów niż dotychczas, ponieważ obowiązywać będzie przepis, wedle którego na boisku musi przebywać w każdym momencie minimum jedna polska zawodniczka młodzieżowa. Julia Jeziorna teraz próbowała rzutu, nieskutecznie. Wspierają poznanianki.
No i Fionda Fitzgerald w akcji obrony, tam zasłaniana przez Darię Marciniak skutecznie, ale nie udało się przedrzeć Poznaniankom pod kosz drużyny Polkowic. Jovana Popowicz, wydawało się, że faulowana, gdzieś tam protestuje, nie zgadza się z decyzją sędziów, ale ci uznali, że wszystko było w porządku. I Fionda Fitzgerald rozprowadza akcję Polkowic. Fionda Fitzgerald nie jest nową postacią w Energa Basket Lidze Kobiet. W Polsce występowała w zeszłym sezonie w Enerdze Toruń. Potem przeniosła się do Maccabi Haifa, nie skończyła sezonu w Toruniu. W sezonie 2017-18 reprezentowała barwy drużyny Pszczółki, Polski Cukier, AZS, UMCS, Lublin. No i w obu zespołach była liderką. Sprowadzona teraz przed sezonem do Polkowic, tu także ma odgrywać gdzieś jedną z kluczowych ról. 26-latka, 1,70 m wzrostu. No i niedawno przyleciała do Polski, przeszła testy medyczne, rozpoczęła treningi z drużyną i będzie na pewno cennym nabytkiem drużyny BC Polkowice. A tymczasem zakończyła się trzecia kwarta drugiego meczu Memoriału Bogdana Bartosiewicza. Na 10 minut przed końcem gry BC Polkowice gromią NEAZS Politechnikę Poznań 60-22, co oznacza, że jeszcze poprawiły swój wynik do przerwy Polkowiczanki. 17 punktów w trzeciej kwarcie, no i ponownie słabiutka zdobycz punktowa Poznania. 6 punktów, czyli zaledwie o punkt więcej niż zdobyły w trzeciej kwarcie. Trudny moment dla NEAZS Politechnika Poznań. Druga kwarta przegrana 5-34, trzecia kwarta przegrana 6-17. Sztab trenerski zachowuje spokój, trener Grzegorz Zieliński rozrysowuje kolejne ustawienia. To jest, przypominamy Państwu, turniej towarzyski, turniej sparingowy. Tutaj wyniki mają gdzieś drugorzędne znaczenie. Mają pewnie jakieś znaczenie psychologiczne, natomiast rzeczywiście bardziej chodzi o przetrenowanie wariantów, o danie szansy zawodniczkom drugoplanowym. Forma ma przyjść na październik, na listopad, na grudzień, kiedy rozpocznie się na dobre ta machina ligowa, ruszy Ekstraklasa Energii Basket Liga Kobiet. No i wówczas te wyniki już będą liczyły się do tabeli, już będą miały znaczenie. Tymczasem trzeci Memoriał Bogdana Bartosiewicza trwa. No i Centrum Sportu Wilanów Warszawa, Polonia Warszawa organizuje przedsezonowy memoriał, w którym mierzą się cztery ekstraklasowe drużyny. Gdynia, Polkowice, Poznań i Warszawa rywalizują o zwycięstwo w memoriale Bogdana Bartosiewicza. Zaczynamy rywalizację w ostatniej kwarcie pierwszego dnia turnieju. Jutro o godzinie 13:00 BC Polkowice Arka Gdynia, czyli przedsmak Superpucharu, który zostanie rozegrany w Poznaniu 29 września. Te drużyny spotkają się w rywalizacji ze sobą. A o 15:30 jutro, 18 września, w ramach Memoriału Bogdana Bartosiewicza, potyczka Polonii Warszawa z Politechniką Poznań. Weronika Telęga tam nad Weroniką Jarecką z biurka. I tymczasem Fionda Fitzgerald trafia za trzy, bo Weronika Telęga po nieudanym rzucie zebrała piłkę, oddała ją na dystans. Gdzieś tam rozegrana ta piłka. Fionda Fitzgerald skutecznie niekryta. Punktuje, zdobywa kolejne oczka dla drużyny BC Polkowice. W odpowiedzi Alicja Rogozińska próbuje rzutu z półdystansu nieskutecznie i znowu Polkowiczan przed szansą na powiększenie zdobyczy punktowej. Weronika Telęga w pojedynku z Darią Marciniak. Dwie reprezentantki Polski przepychają się. Weronika Telęga nieco lepsze warunki fizyczne. Ona teraz przed szansą, ale źle uchwyciła piłkę. Gdzieś tam zaplątała się na wysokości brzucha Weronice ta piłka. Jeszcze gdzieś tam nieszczęśliwe zderzenie z Weroniką Jarecką. No i mamy nadzieję, że nic poważnego się nie stało, chociaż trzyma się za nos Weronika Telęga. Zejdzie z boiska, zastąpi ją Stefani Mawunga.
Chwila oddechu dla Weroniki Telęgi. Już wszystko chyba jest w porządku. Na pewno fizjoterapeuta zajmie się twarzą Weroniki, a my wracamy na parkiet. 8 minut, niespełna 8,5 minuty do końca meczu. Jovana Popowicz wyprowadza kolejny atak Enea AZS Politechnika Poznań. Oj, kompletnie teraz nieudane zagranie Jovany. Przerzuciła Darię Marcinia, która gdzieś tam szukała podania, ale nieskutecznie. Nieskutecznie także w kontrze drużyna Polkowic. Co ciekawe, w pierwszej połowie z szybkiego ataku praktycznie obie drużyny nie punktowały. I w tej klasyfikacji wygrała rywalizację drużyna z Poznania, która zdobyła 2 punkty szybkiego ataku w pierwszej połowie. Z Polkowiczanki ani razu po kontrach nie zapunktowały. Przed chwilką Jovana Popowicz zrehabilitowała się za nieudane podanie do Darii Marciniak. Odważne wejście w pomalowane, rzut najbliższej odległości kelnerem lewą ręką i kolejne dwa punkty na konto drużyny Politechniki Poznań. Jovana Popowicz jest jedną z zawodniczek, które będą kontynuowały grę w Poznaniu, ponieważ w zeszłym sezonie także reprezentowała barwy Enea AZS Politechnika Poznań. W tym gronie zawodniczek, które zostały, są także Liliana Banaszak, jest Daria Marciniak, Alicja Rogozińska, młode Weronika Piechowiak, Malina Piasecka, jest Olga Jędrzejczak, Weronika Jarecka, Aleksandra Piasecka. Natomiast do przetasowań doszło tutaj w gronie zawodniczek obcokrajowych. Odeszły Tiffany Brown, zawodniczka, która była bardzo ważną postacią w grze ofensywnej, no i też defensywnej drużyny z Poznania. Odeszła Gmrais Davis, przepraszam, odeszła Nina Bogicewicz, a także polskie zawodniczki. Marta Nowicka będzie kontynuowała swoją karierę w Enerdze Toruń. Z kolei Aleksandra Parzeńska zagra w GTK Gdynia. No a reprezentantka Polski i ważna postać w zeszłym sezonie w barwach poznańskiej drużyny Julia Adamowicz zdecydowała się według naszych informacji na chwilowe zawieszenie kariery. Wzięła ślub w wakacje. No i przez jakiś czas Julii Adamowicz na parkietach nie zobaczymy. Jeżeli chodzi o nabytki Enei AZS Politechniki Poznań, to mamy Kingę Demczur, o tym mówiłem, powrót po urlopie macierzyńskim. Jest Agata Makurat z GTK Gdynia. No i te dwie obcokrajowczynie. Danielle McCray, która trafiła do Polski z Włoch, oraz Taja Davis Reimer, także z włoskiego klubu Della Fiore Broni 93. Obie więc z Ligi Włoskiej do Polski trafiają. No i jesteśmy ciekawi, jak będą się prezentowały na ligowych parkietach. Tymczasem na 6 minut i 38 sekund przed końcem meczu Bożena Puter na linii rzutów wolnych. Trafia rzut wolny. Możemy Bożenę, kibice Polonii na pewno kojarzą Bożenę z meczów polonistek w pierwszej lidze przeciwko SMSPZ Koszłomianki. Bożena jakiś czas temu była uczennicą tej szkoły. I koszykarki Polonii Warszawa, czyli gospodynie memoriału Bohdana Bartosiewicza, który właśnie obserwujemy. Koszykarki Polonii rywalizowały z SMS-em PZ Kosz Łomianki w ramach rozgrywek pierwszej ligi. Całkowicie, teraz ciekawa sytuacja na boisku, całkowicie polski skład drużyny Enea AZS Politechnika Poznań. Widzą Państwo, z trójką Alicja Rogozińska, mamy Agatę Makurat, jest Weronika Piechowiak, jest Ola Piasecka, jeśli dobrze obserwuję. I Weronika Jarecka. Ale ta sytuacja ulega zmianie, bo na boisku wraca z numerem 10 Danielle McCray. No, psychologicznie byłoby dobrze, żeby Danielle popisała się jakoś skuteczną akcją w ofensywie i skutecznym rzutem. W pierwszej połowie fatalna skuteczność tej zawodniczki. Trzymamy kciuki, żeby to się zmieniło, ale Danielle McCray oddaje piłkę do boku. Odpowiedzialność bierze na siebie Agata Makurat i była to dobra decyzja. Agata faulowana.
stanie przed szansą powiększenia swojej zdobyczy punktowej na linii rzutów osobistych, rzutów wolnych. Póki co próba nieudana. Pierwszy rzut wolny nieskuteczny w wykonaniu Agatem akurat. Podobnie drugi. No i na 24 punktach na razie zatrzymany dorobek punktowy drużyny Enea AZS Politechnika Poznań. Mamy 5 minut i 36 sekund do końca rywalizacji w dniu dzisiejszym. Alicja Grabska skutecznie za 3 punkty. Kolejny skuteczny rzut 3-punktowy i Alicji, i drużyny Polkowic. Mówiłem o tym, 7 skutecznych rzutów w pierwszej połowie. Alicja Grabska w tej pierwszej połowie próbowała raz nieudanie, teraz rehabilituje się, trafia skutecznie i na pewno może być zadowolona ze sposobu, w jaki wykończyła tę akcję, a tymczasem w kontrze drużyna Polkowic, Weronika Gajda. Ach, Alicja miała tam szansę kolejny raz rzucić, ale nadbiegała Agata Makurat, więc Alicja oddała piłkę do Stefany Mawungi. Ta faulowana i to za chwilkę ona stanie na linii rzutów wolnych z szansami na powiększenie swojego imponującego dorobku punktowego w dzisiejszym meczu. No, festiwal pudłowanych rzutów wolnych po Agacie Makurat, Stefani Mawunga, także 0 na 2 w tym elemencie gry. Całkowicie nowa hala dla obu zespołów, nowa hala także dla gospody, nie SKK Polonia Warszawa, ponieważ jak wiemy, jak mówiłem już w czasie transmisji pierwszego meczu, hala Polonii dotychczasowa, legendarna hala przy Konwiktorskiej 6 w siedzibie klubu Polonia, no, nie spełnia wymogów Polskiego Związku Koszykówki, by rozgrywać tam mecze. Hala przy Konwiktorskiej, malusieńka, szkolna, można powiedzieć, istniejąca, wybudowana w latach 50., archaiczna, przed klubem, który awansował do ekstraklasy, postawiono zadanie, że ma przed Polonią ma znaleźć obiekt spełniający wymogi PZKOSZA. No i stąd gościmy na Wilanowie, koło Pałacu Wilanowskiego, ważnego turystycznie miejsca w Warszawie. I tutaj polonistki będą rozgrywały swoje mecze w ramach ekstraklasy, będą tu przyjeżdżały drużyny ligowe, ale jest to początek przygody Polonii z tym obiektem i w ogóle początek przygody tego obiektu z żeńskim basketem na tak wysokim poziomie. Trafiają teraz poznanianki, bardzo fajna akcja, dwupunktowa i chwila oddechu dla obu drużyn. BC Polkowice, wicemistrzynie Polski aktualne kontra Enea AZS Politechnika Poznań, uczestniczki playoffów minionego sezonu ligowego w Polsce. 71 do 26 zdecydowane, miażdżące prowadzenie drużyny z Dolnego Śląska nad ekipą z Wielkopolski. Kilka słów o Polkowicach. To jest klub, który po raz pierwszy awansował do ekstraklasy kobiecego basketu w 2001 roku, czyli ta historia. Ta historia sukcesów polkowickiego basketu kobiet nie jest jakoś bardzo długa, tak jak jest to, ma to miejsce na przykład w przypadku AZS-u Poznań, ale od tamtej pory rzeczywiście Polkowiczanki, uznana firma na rynku krajowym, w sezonie 2004-2005 drużyna zdobyła pierwszy raz w swojej historii ligowy medal
i od tamtej pory 11 razy na koniec sezonu meldowała się na podium ligowym. Wspominałem 2018-2019 rok, CCC Polkowice, Mistrzostwo Polski. Do tego trzykrotnie zdobyty Puchar Polski w tych ostatnich dwóch dekadach. No i w klubowej historii oczywiście liczne występy w europejskich pucharach, także w prestiżowej Eurolidze. W tym sezonie Polkowice czeka występ w fazie grupowej Eurocup Women. Agata Makurat do Tay Raymer Davis. Pudło z pół dystansu. Artemis Spanu rozpoczyna po zbiórce atak drużyny Polkowic. Fionda Fitzgerald. Naprzeciwko niej Kinga Demczur. Oj, tam bezpardonowo potraktowana przez rozgrywającą Polkowic. I rozpocznie z boku boiska Alicja Grabska na 3 minuty i 12 sekund przed końcem drugiego meczu, trzeciego memoriału Bogdana Bartosiewicza. Stefani Mavunga. Rozrzuciła tam Artemis Panu do Fiondy Fitzgerald. Ta próbuje akcji, odważnej akcji podkoszowej, faulowana. Odważna próba, nagrodzona dwoma rzutami wolnymi dla rozgrywającej BC Polkowice. Na mediach społecznościowych drużyny z Polkowic nadmieniano, że drużynę czeka między innymi jeszcze sparring z drużyną ZVVZ USK Praga, z renomowanym rywalem, czyli z drużyną, do której powędrowała po sezonie z Arki Gdynia Barbora Balintowa. Mówiłem o sparingu Polkowiczanek z Walencją. Mówiłem o ich potyczkach towarzyskich z czeską ekipą Hradeckie Lwice. Także tutaj działacze i trenerzy i sztab drużyny z Polkowic na pewno zadbali o to, by te przygotowania przedsezonowe były urozmaicone i by mogły zawodniczki rywalizować z utytułowanymi rywalkami. Na pewno ważne przetarcie przed występami nie tylko w Ekstraklasie, ale także w europejskich pucharach. Taja Reimer teraz z odchylenia, ale kolejna nieudana próba na pół dystansie amerykańskiej zawodniczki. Fionda Fitzgerald ponownie melduje się w pomalowanym drużyny rywalek i tym razem skutecznie, tym razem niefaulowana, pokazuje swoją wartość ładnym wejściem, rzutem talerzowym i dopisuje kolejne dwa punkty do dropku swojego i drużyny z Polkowic. Polkowice 77, Poznań 26. No, po tym zeszłotygodniowym dobrym występie poznanianek na turnieju w Gdyni w ramach Pucharu Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, gdzie wygrały z GTK Gdynia 78-66 i przegrały nieznacznie po wyrównanej walce z Arką Gdynia. Dziś początek tego memoriału Bogdana Bartosiewicza, no, słabiutki w wykonaniu poznanianek. Na pewno będzie nad czym rozmyślać przed jutrzejszym meczem ze SKK Polonia. No, byłoby to pięknym snem dla miłośników basketu kobiet w Warszawie, gdyby polonistki jutro wygrały swój drugi mecz. Oznaczałoby to, że mają szansę wygrać memoriał Bogdana Bartosiewicza w stawce drużyn z Ekstraklasy. Byłoby czymś to bezprecedensowym, bo jest to trzeci memoriał. Pierwsza edycja miała miejsce w 2017 roku. Polonistki wówczas rywalizowały wyłącznie z drużynami pierwszoligowymi. Mimo tego nawet wówczas nie udało im się wygrać tego turnieju. Wręcz, jeśli dobrze pamiętam, zakończyły go z kompletem porażek. Wówczas rywalizowały z SMS PZK Szłomianki, z AZS Uniwersytetem Warszawskim i z drużyną GTK Gdynia. Także w ogóle dzisiaj polonistki po raz pierwszy w historii występów w memoriale Bogdana Bartosiewicza w kolejnych edycjach zanotowały zwycięstwo. No i teraz wybiegam już trochę myślami w dzień jutrzejszy, ale rzeczywiście, gdyby udało się Polonii wygrać, to będzie to spora niespodzianka. Zapraszamy jutro na oba mecze turniejowe. 13 Arka Gdynia, Polkowice, 15:30 Polonia Warszawa, ANA, AZS Politechnika Poznań. Oba mecze na żywo w mediach społecznościowych,
Facebook SKK Polonia Warszawa. Bądźcie Państwo z nami. Emocji na pewno nie zabraknie. Miłośnicy żeńskiego basketu znajdują, mogą znaleźć sporo pożywki, przegląd sił. No, trzech czołowych drużyn ligowych z Polski i tego Beniaminka z pazurem, gospodyń SKK Polonia Warszawa. Przerwa na minutę przed i 27 sekund przed końcem. 77-26. Wracamy na parkiet, melduje się na nim m.in. Julia Jeziorna po stronie Polkowic. Cztery Polki w składzie drużyny z Dolnego Śląska. Bożena Puter, Julia Jeziorna, Sylwia Bujniak, Weronika Telęga. Cieszy nas powrót Weroniki Telęgi. Okazało się, że to zderzenie tam pod koszem w czwartej kwarcie z rywalką niegroźne. Weronika już jest na boisku, właśnie teraz walczy. Tają z Danielle McCray i Danielle McCray zalicza punkty. Mówiłem o tym, że życzymy jej przełamania w tych nieskutecznych wielu akcjach w tym meczu. Fajna akcja Danielle nad Weroniką Telęgą. Zbiórka, skuteczne wykończenie akcji. Dwa punkty na konto, wędrują na konto Poznania. A tymczasem Julia Jeziorna przed szansą na swoją zdobycz punktową. Gdzieś tam niestety niedociągnięty ten rzut. Niewiele zabrakło, ale rehabilituje się w jej imieniu Sylwia Bujniak. Trzypunktowy rzut Sylwii i mamy 80-28 na 38 sekund przed końcem. Jovana Popowicz, strata piłki, Julia Jeziorna w przechwycie, w kontrze Bożena Puter. Niefrasobliwa kontra, oj, teraz przerzut Weroniki Telęgi. Gdzieś tam już takie rzeczywiście sparingowe klimaty wkradły nam się w końcówce tego meczu. Wynik jest już od dawna przesądzony. 6 sekund do końca akcji Polkowic, Fionda Fitzgerald na półdystansie, niecelny rzut. 11 sekund. Jeszcze będą miały szansę ustawić akcję poznanianki Danielle McCray. Ładna asysta do Tay Davis. No i 30 punkt na koncie Poznania na 2 sekundy przed końcem. Fajna akcja Amerykanek. Troszkę na otarcie US. Tuż przed końcem meczu, przed końcową syreną, drodzy Państwo. To jest koniec na dzień dzisiejszy. BC Polkowice gromią AZS Poznań. W stosunku 80-30 odnoszą pierwsze zwycięstwo pierwszego dnia trzeciego memoriału Bogdana Bartosiewicza. Koniec emocji na dziś, ale nie koniec emocji w turnieju. Zapraszamy serdecznie jutro od 13:00. Kolejne mecze memoriału, kolejne emocje, kolejna szansa na obejrzenie w akcji czołowych polskich zawodniczek, czołowych polskich drużyn. Zapraszam Państwa serdecznie na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję za wspólne podziwianie meczów. No i cóż, żegnam się. Spokojnego wieczoru. Komentował mecz dla Państwa Marcin Michalski. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.